Rosjanie muszą uciekać w głąb kraju. Władimir Putin musi uciekać się do kłamstwa i przekonuje, że rękami Ukraińców Rosję atakuje cały Zachód. A zaatakowany ponad 2 lata temu kraj nie tylko dzielnie się broni, ale i odbija kolejne miejscowości. Paweł Naruszewicz. Ukraińscy żołnierze przemierzający rosyjskie miasteczka nie wyglądają na zmęczonych walką. Obeszliśmy niemal całą Sudżę. Gdzie te bydlaki się pochowały? Nie mam pojęcia. Ukraińcy podali, że zajęli 1000 km2 terenu. Mówią o 74 miejscowościach. A rosyjscy cywile doświadczają właśnie tego, z czym Ukraińcy z woli Putina mierzą się już od ponad 2 lat. Zostawiliśmy wszystko. Telefony nie działają, sklepy są pozamykane, nie ma prądu ani wody. W ruskich sklepach jest bardzo mały wybór, ale niedługo będą tu nasze. Raczej nie, bo Ukraińcy twierdzą, że nie chodzi im o okupację rosyjskiego terytorium. Tylko od 1 czerwca miało miejsce 2100 ostrzałów obwodu sumskiego. W naszej operacji chodzi o zwykłe bezpieczeństwo, wyzwolenie terenów przygranicznych od rosyjskiej obecności wojskowej. Jak zwykle, kiedy Rosja traci inicjatywę albo zwyczajnie się kompromituje, Putin przekonuje naród, że walczy nie tylko z Ukrainą. Nie jest jasne, czy i w jakim zakresie Ukraina konsultowała swoją operację z sojusznikami. Jestem zaskoczony tą niekonwencjonalną, dla niektórych niespodziewaną zmianą sytuacji na froncie. Nie jestem zaskoczony. Skuteczność działań zrobiła wrażenie na amerykańskich senatorach, którzy odwiedzili Kijów. Co sądzę o operacji w Kursku? Odważna, błyskotliwa, piękna. Tak trzymać. Putin to zaczął, to teraz skopcie mu tyłek. Data operacji w obwodzie kurskim zbiegła się z bolesną dla Putina rocznicą. 24 lata temu miała miejsce katastrofa okrętu podwodnego Kursk, która była symbolicznym początkiem rządów Putina. Teraz widzimy, jaki będzie ich koniec. I to również jest Kursk, katastrofa jego wojny. Katastrofa jego wojny. Rosyjska propaganda pokazuje konwoje rzucone na odsiecz, choć Ukraińcy już pokazali, że potrafią takie konwoje niszczyć. Kreml jest bezradny. Już tylko atomówka została. Właściwie Rosjanom zostało straszenie, tylko nikt się już tego nie boi za bardzo, ponieważ Rosjanie od pierwszego dnia wojny straszyli używaniem tej broni nuklearnej. Brytyjski Financial Times pisze, że jeszcze przed zajęciem Krymu Rosja przeszkoliła marynarkę wojenną do celowania pociskami nuklearnymi w miejsca położone w głębi Europy w razie konfliktu z NATO. Na razie jednak nie trzeba NATO, by na Kremlu zapanował popłoch. Paweł Norprzewicz,